Konkret i sprawczość. Tutaj droga S61 od Ostrów Mazowieckiej do granicy z Litwą w Łodziskach. Cieszę się, bo to ponad 200 km już za 2,5 roku. Zobaczymy cały odcinek przejezdny. Niestety, jak to czasami w życiu, borykamy się z problemami praktycznymi. Też tutaj pan minister Adamczyk bardzo intensywnie cały czas rozmawia, dyskutuje, negocjuje z wykonawcami. Trzeba było się z jednymi rozstać. To tutaj mamy do czynienia z częścią tej budowy, most na Narwi, ale już mamy plan rezerwowy wdrażany i myślę, że również i ten odcinek będzie zakończony w ciągu najbliższego 2,5 roku, tak żeby cała ta trasa była rzeczywiście przejezdna, żeby cała trasa, tak jak tutaj popatrzyliśmy w jedną stronę, jak strzała, w drugą stronę, prościutka droga, żeby można było rzeczywiście komfortowo, bezpiecznie, bo to jest dla nas też bardzo ważne. W warunkach ochrony środowiska, bo wiadomo, że jeśli się jedzie komfortowo, ale także mniej spala paliwa, to jednocześnie i środowisko jest czystsze, żeby można było zapewnić mieszkańcom Polski, tej części województwa podlaskiego, dawnego województwa łomżyńskiego, ale także, szanowni państwo, na północ do dawnego województwa suwalskiego, żeby były jak najlepsze warunki przyciągania turystów, przyciągania przedsiębiorców, naszych, polskich, ale także zagranicznych, właśnie po to, żeby Polska rosła w siłę, żeby z tych kawałków poszatkowanej Polski, zdezintegrowanej, żeby tworzyć jedną wspaniałą całość. Do tego są potrzebne takie drogi jak ta. Chciałem podziękować także wszystkim wykonawcom, polskim budowlańcom, polskim inżynierom, bo to wasza ciężka praca powoduje, że o czasie każdy odcinek, a czasami nawet się zdarza, że przed czasem oddajemy te drogi, czego jeszcze 10 lat temu nie doświadczaliśmy, jak pamiętamy. Bardzo mnie to cieszy, szanowni państwo. I ta podstawa całości, czyli solidny fundament finansowy, który jest fundamentem naszej sprawności, sprawczości i jakości zarządzania gospodarką.